Gincie, roboty! O nie! Siemana maneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. I po raz kolejny nowa gra, nowa, świeżak po prostu jakich mało. Clone Drone in the Danger Zone, czyli gra o klonie, o robocie, który musi zwalczyć zło innych robotów. Czyli tak zwana nawalanka, coś co lubimy, każdy z nas, każdy z was, wszyscy. Intro. Dobra, tak więc jesteśmy już w grze i przejdźmy do story mode. Nie mam pojęcia, czym jest story mode, ale nazywamy się Lena Burns. Mamy kolor niebieski i gdzieś nas wsysa. I teraz... Tak, to będzie walka do zapamiętania i jesteśmy na jakiejś arenie. To jest pierwszy poziom z tego, co widać. Tutaj są komentatorzy, widać, że to są jakieś walki inspirowane gladiatorami. I tutaj mamy jakiegoś kozaczka, który myśli, że nas porobi. Walczy się po prostu tak, tym... lewym przyciskiem się atakuje, a prawym i lewym nie wiem co się robi. A, o Jezus! Prawie mnie tutaj sieknął. Łopa! Pokonany! To było proste. Gin, śmieciu. Gin, gin, gin. Gin. Teraz powinienem tam wrócić, tak? Czekaj. Please return to the elevator. Czyli muszę wrócić do... do windy. Wracam, zjeżdżam. I tyle. Tyle mnie widzieliście. Okej, czyli więcej robotów będzie i więcej robotów wygra. Upgrade, czyli mogę upgrade'ować swojego robota, co jest całkiem fajne. Mam jeden punkt i teraz tak, mogę zrobić klona, extra life. Okej, to może być fajne. Kick, to może nie. Block arrows, może nie. Blocking unbalanced opponents, energy bow. Czyli mogę mieć łuk, jetpack. Myślę, że jetpack to będzie to... to, czego potrzebuję. Będę potrafił latać po prostu. Shiftem się lata, dobra? Faktycznie, da się, ale nie, mogę... no tam mogę przyspieszać, ale nie mam już energy. Energy i teraz tak, muszę tam wrócić, aby walczyć, więc wracajmy. Zobaczymy, co nas czeka, co tym razem nas czeka. Ilu ich jest? Widać, że tu są jakieś piły. Jest ich trzech. Więc tak jak mówili, więcej robotów znaczy się więcej akcji. Śmieszku! Jeden pokonany i teraz tak, drugi... ła, ale cię porob... dobra, wyłącz to. Na... ała... gin... 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 łop! Trafiłem przecież w niego! Patrzcie, jednego poskładałem i... wow! Blok był! I w plecy! Cios kończący, nawet jego nogi zostały na ziemi. O, czyli oni twierdzą, że tylko i wyłącznie dzięki upgrade botowi wygrałem. A taka nie jest wcale prawda, po prostu byłem najlepszy, zabiłem trzech. O, co to jest? 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 A, to są takie sprzątacze, ej, to jest naprawdę fajne. I znowu musimy wrócić do windy, więc zróbmy i to. Okej, czyli tym razem mówią nam, że będzie więcej strzał, czyli będą jakieś strzały, jetpack. Kurde, jetpack mógłby być fajny, ale myślę, że jedno więcej życie nam się przyda w razie czego, nie? Tutaj mamy swego klona, więc w razie czego, jakbyśmy jednak nie dali rady, to będziemy mogli się odrodzić. Myślę, że to jest całkiem fajna perspektywa i teraz mówili, że będą strzały. A ja strzał się trochę boję. Ilu ich jest? Ej, zobaczcie, ich jest tutaj naprawdę sporo. Jest trzech, pięciu. Są strzały, ale teraz patrzcie, no moja prędkość jest zbyt dobra. Unikam strzału! O nie, wszyscy do mnie strzelają. Tu są tylko łucznicy, dobra, spoko. Zaraz gin. Co się stało? Oni się chyba sami pozabijali tam, co? Muszę dodżować strzały, no i co, jak mnie trafisz? One są za wolni dla mnie, za wolni. O nie, teraz, kurde, jakoś mi się udało, ale to było już naprawdę bardzo ciężkie. Teraz gin, śmieciu. Wszyscy gincie. Żaden z was nie ma, kurde... energii, raczej szans ze mną. To był trzeci poziom. A wy tam śmieszki na górze. O nie. Dobra, czekaj, czy mogę jednego zabić na przykład z tych. Czyli tak, tak się po prostu walczy do przodu, ale trzymając prawo czy lewo mogę robić takie rzeczy. Więc wracamy do elewatora, znowu się troszkę jakoś ulepszymy. Zobaczymy tylko, co tym razem warto byłoby wybrać. Okay, we have seen arrows, we have seen swords, czyli widzieliśmy strzały i miecze. Teraz czas, żeby zobaczyć je... we dwójkę. Dwie te rzeczy w akcji, czyli będą i miecze, i wszystko. Energy. Co to są dwie energy? Block arrows. Block protect... Dobra, weźmy to. Będę blokował strzały dzięki temu.
Ale to po prostu mam jakąś taką zbroję, tak? I nie muszę nic naciskać. Dobra, więc w takim razie... Wracajmy. Dobra, jesteśmy już na arenie i jest ich naprawdę już całkiem sporo, ale ostrzały z tego, co widziałem, już się martwić zbytnio nie muszę. Mam trochę raka, jeżeli chodzi o celowanie. Nie! Zabił mnie. Stało mi już tylko jedno życie. Wracamy na górę. Nie po to walczyliśmy, ażeby się poddać. No za... Zabili mnie! To był mój ulubiony człowiek. Okej, okay, kolejny człowiek, Sean Miller. Jestem ciekaw, czy to naprawdę, nie wiem, czemu to są ludzie, skoro nie jesteśmy lobo. Do you think the human will do better? Ale nie mówcie, że będę musiał od nowa to wszystko robić. Serio, muszę od nowa? O nie. To w sumie ciężko. Ta gra może być ciężko, skoro tu wszystko trzeba robić od nowa. Odcięłem mu nogę, ale go nie zabiłem. No kurde, drugą mu odcięłem, ale teraz już plecy podcięte. Giniesz. Dobra, zróbmy teraz wszystko na przyspieszeniu i wrócę do was, kiedy będę już na tamtym poziomie. Chyba, że coś ciekawego się stanie pomiędzy. Dobra, może teraz wybierzmy jakieś nowe... Nie, na przykład łuk teraz sobie weźmy. Spróbujmy. Łuk mógłby być całkiem ciekaw, tylko którym się... Okej, czyli po prostu zmieniam pod jedynką i dwójką. Myślę, że łuk będzie całkiem przydatnym. Zobaczymy, jak się łuk sprawuje. Teraz zmienimy sobie na łuk i spróbujmy do nich strzelać, jakkolwiek to się da. O, trafiłem od razu. Aha, to kosztuje energię, dobra. Ile tej energii? Całą energię? No dobra, to chociaż... Jakbyśmy tak dwóch naraz ściągnęli? No jak nikogo nie trafiłem? Dobra, umarł. O nie! Dobra, umarł. Czyli łuk jest całkiem przydatny, ale też... Potrzebuje aż całej energii, więc w sumie warto może by teraz ulepszyć energię. Skoro teraz idziemy na tych z arrowami, to ulepszmy sobie tarczę na strzały. Tarcza na strzały może być dobra, tylko chciałbym zobaczyć, czy ona na pewno działa, ale w sumie nie chcę ryzykować aż tak, więc zobaczymy to tak pobieżnie, pobieżnie. Teraz w innych ustawieniach są one i zobaczmy, niech jedna do nas strzeli. O! Faktycznie mogę blokować strzały. Spoko. A mogę je nawet odbijać. Ej, to w sumie można zabijać ich tym. Ale czy wszystkie strzały? No nie, nie mogę go zabić tą strzałą. Gin. 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 O nie, tamten nie zginął. Dobra, muszę kupić jetpacka, bo tak wolno się chodzi trochę. Ale no mniejsze, teraz tak. Gin. Hops. Gin i teraz po ciebie... Ej, co ty? Aha, sami się zabijają? Nie no, ty żyjesz czy nie żyjesz? Żyjesz. Dobra, ale teraz w czachę strzał i nie żyjesz. Ja bym w sumie chciał odbić w ciebie tą broń. Patrzcie, no da się to zrobić jakoś. Chciałbym w niego trafić z jego własną strzałą. Trafiłem? Trafiłem i go zabiłem. Jego własną strzałą. Spoczko. Więc to jest w sumie fajny upgrade. I teraz wracamy do tego poziomu, w którym uległem. I co by tam mogło się nam przydać? Okej, okay, ale teraz blokujemy tylko w 90 stopniach, a musimy, wiecie, w 180 możemy następny ten. Unbalance to jest co? Blocking unbalance opponents. Dwie energie. Dubi jump. O, kick mógłby być ciekawy, nie? Popróbujmy wszystkich tych ulepszeń i zobaczmy. Double jump. Właśnie nie wiem zbytnio, jak się będzie, jak się kopie. Ale to wszystko wyjdzie w praniu. I teraz tak. Pierwsze co, bierzemy sobie tutaj łuk. I trafiliśmy w kogoś? Tak niezbyt, nie? Dobra, i teraz tak. Odkopaliśmy go faktycznie. I teraz powinniśmy go łatwo dość zabić, jest. Okej, okay, tego też zabiliśmy. Strzały przed siebie możemy blokować. Tylko nie te, które mamy gdzieś tam z tyłu, za sobą. Żeby on mnie nie zabił jakoś głupio. Okej, okay, wykopaliśmy go. I teraz oni go zabili. Czy jednak nie? O nie, on wstał. Ale mnie porobił facet. No facet. Mam strzałę coś? Czemu mi się coś świeciło? Dobra, i teraz tak. Ilu mamy łuczników? Trzech. Jeden jest bardzo wysoko. Więc tak, tego zabiję tutaj strzałą. Zabiłem go. W głowę mu centralnie trafiłem, więc pięknie. Do tamtego muszę w jakiś sposób dojść. Ale będzie to ciężkie, więc poczekam po prostu. Nie wiem, spróbuję w taki sposób, bo no nie trafiłem. Bo teraz patrzcie. Przed tym stanę i będę czekał na strzał. I potem on w siebie sam trafi. Bo kiedy... jak tam będę przebiegał,
To może być to dość niebezpieczne. Dobra, właśnie to chciałem zrobić i dzięki temu wejdę sobie tamtą stroną, żeby tutaj do plecami się do niego nie odwracać. Dzięki temu będę mógł tam dość łatwo wejść i będzie wszystko pięknie. I mam nadzieję, że będzie właśnie wszystko pięknie. Przydałby mi się jetpack, bo w sumie dość wolno biegamy. Kop jest przydatny. Tarcza na strzały jest bardzo przydatna. Giń. I umarł. Teraz wracamy do elewatora. Wow, very nice. Perhaps the human had coffee. Okej, okay. Czyli... tak jakby... Nie wiem. Ci ludzie są jakoś uploadowani do tych robotów. To jest w sumie fajna zabawa. Może coś takiego kiedyś powstanie. We have special guest. Okej, czyli jakiś specjalny guest. To mnie ciekawi. Ciekawe, co to będzie. Będzie coś specjalnego. I teraz może przez to, że będzie coś specjalnego, kupmy sobie dodatkowe życie, co? Get up. Recover from being knocked... A, czyli oni też mnie mogą odkopać. Myślę, że jeszcze jednego klona sobie kupimy. W razie czego, bo nie chciałbym tego stracić. I lecimy na górę. Dobra, jesteśmy. I co będzie tym Look at the sky, the emperor. Czyli mam jakiegoś kurde kozaka. I gdzie on jest? Co się stanie? Fellow robots, I have come to... The human experiment. Human outpost. Czy ja mogę do niego strzelić? Mogę. Ale czy to mu coś zrobi? Ale śmieszne, jakbym go trafił w głowę i na przykład bym go zabił. Nie trafiłem nawet w niego. Śmieszne. Turn a power battleless combat robot. Czyli będzie jakiś kurde... Spider-Tron 5000. Tak się będzie nazywał ten robot. I będzie miał jakiś tam koleśków. Tylko jak takiego Spider-Trona mógłbym pokonać? On strzela jakieś miny na mnie. W sumie nie za fajne, ale... Teraz tak, dobra. Temu odrąbałem głowę. Tego odkopię. I teraz tak, wchodzimy tutaj uderzeniem. O kurde! Bomba tam jest. W sumie tak, teraz bomba. I teraz tak, temu od razu... O nie, on zablokował moje uderzenie. Umarłem? Nie, wstań. Dobra, udało się wstać. Ale on w sumie zabija własnych, swoich. Patrzcie, teraz temu utnę wszystko. Bomba na mnie jest. Nie! Okej, okay, szybko wstawaj. Mam łuk. Teraz tak, łuk w tego. Zabity. Muszę kontrolować te jego miny. Zabiłem go? Nie. Okej, okay, ale upadliśmy we dwójkę. Wstań, szybko wstawaj. Mam łuk. Teraz tak, łuk w tego. Jest zabity. Nie jest zabity. Jakim cudem? Dobra. Teraz, no, musiałeś umrzeć. Umarłeś. Teraz tak, lecimy na robota. Pewnie będzie trzeba podciąć mu nogi. Może strzałą by się na przykład dało jedną mu uciąć. Nie dało się, bo po prostu jestem zbyt wolny. Udało się jedną nogę, drugą, trzecią, czwartą. Aha, o nie! Co się stało? Czemu ja usiadłem? Jest ciężko! Wstawaj. Teraz, o nie, umarłem. Dobra, ale tak czy siak, wrócimy do tego stadium. Mam jeszcze jednego klona i teraz leć mnie pomścić, przyjacielu. To była bardzo ciężka walka, ale udało nam się przeżyć. Mam nadzieję, że to nie będzie od nowa. Nie. Więc on już jest troszkę obolały. No, nie powiecie, że nie. Strzelę w niego strzałą. Zobaczę, czy to cokolwiek da. Aha. Wystarczyło w niego strzelić strzałą? Nie, ale on teraz bardzo źle chodzi. Teraz po prostu nawalajmy w niego. Udało się nam go pokonać. Pięknie. Nice work, you superior upgrades mean this human survive. Czyli nasze świetne upgrade'y spowodowały, że człowiek, który jest jakby wszczepiony w tego drona, przetrwał. Super, jestem z nas dumny. Okej, czyli lecimy z ostatnią walką na dzisiaj, nasz Shun. I mamy tak, jeden upgrade możemy zrobić. I co teraz by nam się przydało? Jetpack, żeby uciekać. Myślę, że to będzie całkiem fajny upgrade. Dzięki jetpackowi będziemy mogli po prostu szybciej odlecieć od atakującego przeciwnika. Oni mówili, że teraz będą tutaj roboty, które będą nas kopały. Teraz tak, najpierw tam jest ich kilku, więc spróbujmy. Jednego odkopałem, drugi wleciał sam w... wiecie w co? Kurde. Ups. Łuk. Teraz tak, dwóch nawet ściągnę za jednym strzałem. Gdyby nie podskoczyli, to może... Przeskoczyłem nad nimi. Kurde, oni mają jakieś zbroje. O nie! Ale tu jest walka, patrzcie, no na całego. Oni mają zbroje i to jest ten problem. Łuk. Nie trafiłem łukiem. Gincie, roboty! O nie!
Powojakowałem, no. Chyba za mało wojaka wypiłem przed tym meczem. No słabo, oni mieli bardzo dobre zbroje. Trzech mi się udało załatwić, ale niestety fartownie jeden mnie uciął, no i tyle. Dobra, na dzisiaj to już było wszystko w Clone Drone in the Danger Zone. Niestety nie wiem, jak to działa do końca. Jeżeli oglądaliście albo graliście kiedyś w tą grę, to napiszcie mi, czy jest jakiś sposób, żeby to zasejwować, bo grałem w to 20 minut ponad i znowu wtopiłem na szóstym poziomie, czy tam na którymś, i muszę zacząć od nowa, więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, ale jestem ciekaw dalszych poziomów i na pewno wrócimy jeszcze do tej gry, ale też dużo zależy od was, więc jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry, która była naprawdę moim zdaniem miodna, to 400 łapeczek w górę i wbija kolejny odcinek, nie powiem wam jeszcze kiedy, mam nadzieję, że całkiem niedługo. Jeżeli wam się spodobało, to jak zawsze łapka w górę, jeżeli wam się nie spodobało, to jak zawsze łapka w dół, no nie będę płakał. Jeżeli ja się spodobałem, to nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, taki mały czerwony paseczek po prawo, po lewo pod tym filmem. I na dzisiaj też wszystko, trzymajcie się, pa pa!